Witajcie. Na wstępie mam bardzo dobrego newsa, taką dobrą informację. Otóż zarabiamy coraz więcej. I widać to nie tylko w statystykach, ale bardzo dobrze widać to też w tym, co jesteśmy w stanie sobie za to kupić. Mamy coraz lepsze sprzęty, coraz lepsze samochody, mieszkania. Natomiast w tym wszystkim, zarabiając więcej, bardzo często kupujemy coraz więcej. I to rzeczy, których wcale nie potrzebujemy, które do szczęścia nam niewiele dają. Robi się tego naprawdę bardzo dużo. To wszystko bardzo często prowadzi nas do tego, że pomimo tego, że mamy coraz większy dobrobyt, teoretycznie powinniśmy być bardziej szczęśliwi, a jesteśmy coraz mniej szczęśliwi. Nie realizujemy się. Stawiamy bardzo często niestety na kulturę posiadania jako wyróżnik statusu społecznego, a nie na to, żeby się realizować, żeby być, żeby przeżywać. To jest taka drobna frustracja naszego społeczeństwa, w którym właśnie nie realizujemy się. Wynika to z wielu różnych rzeczy, ale najważniejszą jest taką, że uznajemy, że ten model, że to jest taka strefa komfortu, że tak powinno być, że jest dobrze. Moglibyśmy mieć więcej, ale jest dobrze, więc chodzimy do pracy na etacie, zarabiamy od pierwszego do pierwszego, mamy swoje kredyty. I żeby się z tego wyrwać, bardzo często brakuje nam niestety jaj. Chodzi o te takie mentalne jaja tutaj w głowie. A żeby je mieć, trzeba eksperymentować. Ich się nabywa powoli. I gdy 4 lata temu wpadłem na szalony pomysł, żeby wyrzucić większość swoich rzeczy, to była taka chwila, w której stwierdziłem, że zajrzę, co mam w swoich szafkach. Wybrałem rzeczy, które dokładnie potrzebowałem, które wiedziałem, że mi się podobają, które mogę używać, które chcę używać i wybrałem naprawdę z 30% tego, co miałem. Czyli pozostałe 70% ubrań, magazynów, starych kabelków, telefonów, różnych części po prostu zostało wyrzucone. Poprzez wyrzucenie, myślę, także rozdanie różnym osobom, które to potrzebują, sprzedanie tego, odzyskanie sporej ilości pieniędzy. To uproszczenie przestrzeni daje bardzo fajny taki komfort wewnętrzny. Ale to nie tylko uproszczenie przestrzeni, dlatego, że gdy wszyscy pukali się w głowę, myśląc, że to jest swoistego rodzaju fanaberia, jakaś nowa moda, dziwna filozofia wyrzucania, przecież w tej kulturze musimy posiadać rzeczy, ja pokazałem, że można inaczej. Gdy pojawiła się pewna okazja biznesowa do zrobienia, bez problemu, mając taką ilość rzeczy, byłem w stanie spakować to w walizkę wielkości 51 cm, która mieściła się do samolotu jako bagaż podręczny i wyjechać do innego miasta, zrealizować swoje zadanie. Obecnie mam tyle rzeczy, które jestem w stanie zabrać w plecach i dodając tylko i wyłącznie kurtkę, jestem w stanie wybrać się na miesięczną podróż. I z łatwym plecakiem, z małą ilością bagażu na plecach łatwiej jest skakiwać w różnego rodzaju wyzwania. Łatwiej jest wyskoczyć z tej strefy komfortu, w której żyjemy na co dzień, w której wydaje nam się, że życie po prostu powinno być ok, do miejsca, w którym dzieją się różne bardzo ciekawe rzeczy. I gdzie możemy szukać inspiracji, gdzie możemy szukać miejsca do tego, żeby eksperymentować? Ja wyznaję, możemy oczywiście w wielu różnych miejscach, ale jako minimalista oczywiście muszę sobie to uprościć, żeby było łatwiej, w trzech obszarach. Są trzy takie bardzo ważne obszary. One są o tyle ważne, że są troszeczkę jak taki stół. Jeśli w tym stole jedna noga, jeżeli wszystkie trzy są nogi bardzo silne, ten stół będzie stał stabilnie i cokolwiek na nim położymy, to będzie stało stabilnie. Natomiast jeśli jedna noga jest kiepska, jest słaba, to łatwo wywrócić się. Dlaczego więc te trzy rzeczy moim zdaniem są bardzo istotne do tego, żeby o nie zadbać, żeby w momencie, w których coś tam nam nie pasuje, poeksperymentować i sprawić, żeby było dużo ciekawiej. Więc zajmijmy się pierwszą rzeczą, zawodowo-finansową. Potrzebujemy po pierwsze środków do tego, żeby utrzymywać swój styl życia, a po drugie zawodowo spełniając się, mamy tą jedną z tych miejsc w piramidce Maslowa jakby zaspokojoną. Więc jest to bardzo istotne. I niestety, ale bardzo często nasza praca wygląda mniej więcej tak. Totalny chaos, w zasadzie nie wiadomo, gdzie co mamy, co robimy i jedyną chęcią, jedynym marzeniem po pracy jest przyjść do domu, usiąść przed telewizorem i odpocząć. To niestety prowadzi do tego, że w roku mamy 2 tygodnie wakacji, co jest bardzo mało do tego, żeby mieć świeżość, do tego, żebyśmy z każdym dniem
chcieli robić coś nowego, ciekawego, bo ta rutyna nas troszeczkę przybija. Więc może by tak uprościć swoje życie, uprościć swoją pracę do czegoś, co jest mniej skomplikowane, ale bardziej efektywne. Skupić się na tym, co daje nam najwięcej energii, gdzie łatwo wchodzimy we flow i robimy to, co jest dla nas najistotniejsze i daje największą wartość. I gdy to zrobimy, nagle się okazuje, że możemy mieć czas na robienie czegoś jeszcze innego, co jest i zabawą, i po części pracą. I to jest taka historia, która wydarzyła się, w zasadzie zaczęła 2 lata temu, gdy sympatyzując z pewnym teatrem artystycznym, Teatrem Ognia Kuglarskim, spróbowałem sobie różnych rzeczy. Żonglerki, zajęcia teatralne, w tym także szczudlarstwo. Spróbowałem 2 razy. Gdy po paru podróżach po Europie wróciłem do Polski, dostałem maila na 3 tygodnie przed Euro o tym, czy chciałbym wystąpić na Euro, chodzić na szczuda. Oczywiście pierwsza moja myśl była taka, żeby tak, wchodzę w to. Miałem 3 miesiące, żeby nauczyć się, żeby dopracować technikę chodzenia na szczudłach i był to wspaniały moment, w którym oprócz tego, że bawiłem się na tych szczudłach z milionem osób, jakie były, przetoczyły się przez stadiony na meczach w Polsce, ten szczudlarz w czeskich barwach to ja, to był moment, w którym oprócz tego, że fotografuję, oprócz tego, że prowadzę różnego rodzaju działania rozwojowe, jestem także animatorem i szczudlarzem. Więc 3 rzeczy, które niesamowicie kręcą, na które poświęcam 50 dni w roku łącznie, sprawia, że zawodowo, finansowo strona jest zrealizowana. Dlatego każdy może znaleźć sobie mieszankę, która będzie najbardziej pasować. Warto się nad tym zastanowić. Kolejnym obszarem jest obszar towarzysko-uczuciowy. Jesteśmy zwierzętami społecznymi, potrzebujemy ludzi. Czasem potrzebujemy ich bardzo dużo dookoła, ludzi, którzy dodają nam energię. Niestety mamy też taki troszeczkę problem, że bardzo często ludzie dookoła nas to takie wampiry energetyczne. Przyjmujemy ludzi, którzy gdzieś tam w życiu się pojawili i nie potrafimy im powiedzieć nie. Nie chcemy się z wami zadawać, nie chcemy wam przekazywać energii. Po prostu bierzemy to jako taką spuściznę, którą gdzieś tam po prostu ona była. Dlatego warto czasem powiedzieć sobie, kto w naszym otoczeniu jest ważny. Dla kogo chcemy poświęcać czas i tym osobom poświęcać czas. Najlepszych ludzi, to jest takie moje osobiste doświadczenie, to jest poszukiwanie ludzi tam, gdzie ludzie realizują swoją pasję. Tam, gdzie nie przychodzą dlatego, że muszą być, tylko dlatego, że chcą być. Najciekawsi ludzie to ci z pasjami. I tacy ludzie są najczęściej najbardziej wartościowi, najciekawsi, bo oprócz tego, że dają nam fajne energii, bardzo często wiele nas uczą. Potrafią pokazywać nam nowe obszary życia. Czasem może się okazać, że potrzebujemy tylko bardzo wąskiego grona znajomych, bardzo wąskiego grona przyjaciół, z którymi możemy robić różne rzeczy, którymi możemy wyjeżdżać w różne miejsca. Nad tym warto się również zastanowić. I gdy mamy to zaplecze zawodowo-finansowe uporządkowane, gdy mamy dookoła siebie ludzi, z którymi jesteśmy w stanie robić różne rzeczy, przychodzi czas na to, by zająć się własnymi pasjami i czasem wolnym. Jeśli pracujemy od rana do wieczora i nie mamy czasu na nic innego i jedyną myślą jest to, żeby odpocząć, no to ciężko realizować pasję. Więc te poprzednie etapy bardzo często trzeba po prostu zwyczajnie w świecie uporządkować, żeby na to mieć czas. I dla niektórych może być to podróżowanie. W zasadzie nie ma nic prostszego niż zapakowanie się w samochód z masą rzeczy, które potrzebujemy zwyczajnie w świecie do podróży, śpiwory, jakieś ubrania, jedzenie i pojechać na przykład do Albanii, czy też inną zrobić podróż. Nie ma nic prostszego. Ale możemy też czasem zapakować tylko plecak, znaleźć tani bilet lotniczy okazyjnie i pojechać gdzieś jeszcze w inny region świata. Zrobić coś fajnego. Ale też góry. Góry są bardzo tanią opcją na to, żeby po prostu tam na nie wejść. Im mniejszy plecak, tym łatwiej tam wejdziemy. Jest masa różnych aktywności, które czasem troszkę kosztują, czasem mniej, które możemy zrobić w różnych miejscach. Jest bardzo fajnie robić sobie takie testowanie tego, co jeżeli pojawia się jakaś myśl w nas, żeby spróbować sobie coś zrobić, nie wiem, ścianka wspinaczkowa, łyżwy, cokolwiek, warto w to pójść. Może się okazać, że czasami zostaniemy namówieni do bardzo głupiego pomysłu, ale to wszystko sprawia, że mamy większy fan z tego. A najlepiej, gdy połączymy to w jedną część, taką, gdzie mamy dookoła siebie ludzi, gdzie możemy zawodowo pracować i daje nam to full energii. Żeby to zrobić, bardzo często potrzebujemy stanąć na rękach, bo to nie jest proste. Czasem może się okazać, że potrzebujemy stanąć na głowie.
I nie raz, nie dwa i nie trzy. Ale w każdym wypadku trzeba mieć jaja, żeby to zrobić. Dziękuję.